Cześć, tu Ignacy Rema. Jest godzina 6 rano, niedziela. I się pewnie zastanawiasz, co ja o tej porze robię na nogach. Otóż tego pewnie nie wiesz jeszcze, bo nie było nigdzie publikowane. Zostałem aktorem szkoły. No i jadę właśnie na plan drugiego odcinka. Znaczy jadę, zaraz będę jechał, mam gdzieś pół godziny drogi. Na plan drugiego odcinka. Pierwszy nie był jeszcze emitowany, ale jestem stałym aktorem szkoły, dlatego dzisiaj pomyślałem sobie, że to jest dobry pomysł nagrać vloga. Cholera, prawie mnie nie widać. Tylko jest jeden mały problem. Strasznie mi się chce spać. Ale to nic. Zwalczymy to. Mam tutaj scenariusz swój. Właśnie. No i jedziemy. Jedziemy. No dobra, jestem już, widzę jak idą jacyś aktorzy już do tej hali, bo to jest hala taka, zresztą zaraz wam pokażę. A zresztą ci, co oglądali vlog ze szpitala, to już pewnie wiedzą, jak to mniej więcej wygląda. To jest czad, wiecie, bo na początku, jak pierwszy raz tutaj byłem, to miałem ogromny problem trafić w ogóle. Dlaczego? No bo to zupełnie spodziewałem się jakiejś, wiecie, budynku szkoły, no nie? A to po prostu jest hala, która faktycznie wygląda jak szkoła, ale tylko z jednej strony. Z drugiej widać zupełnie coś innego. Miałem być na 7:15. No chyba się wyrobimy, wszystko fajnie. Zresztą i tak trzeba przyjść tutaj godzinę przed, albo dwie godziny przed, żeby zrobić makijaż i przebrać się i tak dalej, no. Ale jestem ciekawy, jak to dzisiaj odcinek. Dzisiaj mam nadzieję skończę trochę wcześniej. Zresztą widziałem, że w ostatnich scenach nie jestem w tym scenariuszu uwzględniony, proszę jak was. Ale to dobrze, będę miał czas może, żeby to zmontować dzisiaj. Jeszcze to, co wam pokażę. Kurde, pierońsko zimno jest. O, taka hala. I tutaj jeden z tych budynków to jest właśnie szpital. A jeden to jest szkoła, to jest takie wejście od tyłu zupełnie, taka okolica, tam niedaleko zaparkowałem. No i tu już są znajome tereny, czyli miejsce, gdzie jest stołówka TVN-u. To też z vlogu o szpitalu, polecam, jeżeli ktoś nie widział, jak to wygląda wejście. Tak, czerwone drzwi. O. I jesteśmy. Tylko to nie jest plan szkoły jeszcze. Szkoła jest tam, to wam zaraz pokażę. A teraz idę do poczekania. Okej, jesteśmy tutaj. No cóż, zostałem właśnie odesłany, żeby pójść do garderoby, więc będę mógł wam pokazać trochę planu szkoły, bo trzeba przejść przez plan szkoły. Ale fajnie, lubię jak się ktoś mną zajmuje. To jest naprawdę zajebiste. Gdy będę teraz? Cholera. Zawsze się to zastanawiam, zwłaszcza jak jestem nie dzień pod rząd. O! Szkoła? No jak się patrzy. A teraz idę do przebierania. Po takich schodach. Tak to wygląda z góry. Ale zupełnie inaczej, nie? A tu jest ciepło, ja pierniczę. Na planie, podczas kręcenia ujęcia. Tam jest sklep. Proszę bardzo. A tam jest Jacika, Błażej, ja jestem Błażej, tak. Tam jest Arek Daniel. W trakcie nagrywania sceny jesteśmy teraz. I siedzę sobie gdzie? W szkole. Przed sklepikiem.
No a teraz dostałem od pana opiekuna naszego, bo teraz mamy przerwę obiadową, a ja mogę iść sobie wcześniej zjeść, żeby nie czekać w kolejce, ale fajna jest pogoda, ale słoneczko, ciepło. Dobra, idę zjeść coś. No a teraz jest przerwa i cicho strasznie tu jest na tym planie teraz. Ale właśnie zjadłem obiad. Fajnie, kurde, można tutaj nawet zjeść. Także każdy, kto gra, to nie jest na pewno. Jestem chyba teraz w sali języka polskiego. Na to wygląda. Spoko. Plan serialu, szkoła. Trzymajcie się za rękę tak, nie mogę was odciąć, bo jak wy się wypuszczacie, to jak ja mogę zrobić? Mam pomysł. To będziesz szła? A ja cię wtedy chwycę. I wtedy będzie bez takiego podania ręki, okej? No to w porządku. Chodźcie tu na deklarację, proszę. Nic nie idzie. Słuchajcie. Ale mam szminkę zajebistą. Poczekajcie. Dobra, jestem już po wszystkich nagraniach i jestem wolny. Dlatego postanowiłem sobie poczekać w bibliotece. Fajnie sobie tak po planie pochodzić. Tu faktycznie wygląda zupełnie jakby była szkoła. No. Wpadłbyś na to, albo wpadła, że nie jestem właśnie w szkole? No może tam te góry, prócz tej góry. No i co, fajnie. Właśnie już mówiłem o tym wcześniej, że był tutaj blołek, ale trochę miałem wrażenie, że się wstydzi nagrywać. O takie, wow, kurde, fajnie tu jest, no nie? Że faktycznie to fajnie wygląda, no i bo widać, dużo pracy tutaj było włożone. I też fajny był odcinek dzisiaj, drugi. Oczywiście, jeżeli jesteś zainteresowany tym odcinkiem, którym gram, no to będzie informacja na moim Facebooku na pewno. No i cóż, najchętniej pokazałem ci cały plan. No i pewnie puszczę za chwilę. Teraz idę się przebrać i jadę do domu montować to i spać, a następnego dnia egzamin. No coś, czego się nie robi. No a teraz wychodzimy na drugie piętro i czekaj. Byłem tu, gdzie był blołek, wow! I w szatni. I w sklepiku. Może jabłko, albo ja wiem. Soczek? Chcesz soczek? No to czekaj, zaraz ci tylko wpiszę coś na tym. Dobra, wkładam to na miejsce, żeby nie było, że coś zniszczyłem. Albo zabrałem. Swoją drogą, co ciekawe, są tutaj różne firmy, ale mają ponaklejane naklejki, żeby nie było oczywiście jakichś praw, no nie? Do produktu, lokowanie produktu. Jeszcze jedno ciekawe miejsce, też kluczowe. Wszyscy znają, czyli pokój nauczycielski. No dobra. No to w zasadzie tyle, no. Szkoła jak szkoła. Większość sali jest faktycznie wyposażona normalnie. No także jak tutaj wejść od przodu właśnie tak tym głównym wejściem, które jest tam, no to można by faktycznie pomyśleć, że kurde, jestem w szkole. To jest normalna szkoła. Jeszcze zwłaszcza jak jesteśmy podczas nagrywania, no to pełno osób, wszyscy wiedzą, co mają robić. O, pokażę wam coś, czego pewnie nikt z was nie widział. Czyli kantorek pani woźnej od środka. Tak wygląda. W tej części pewnie nie było widać. Chociaż nie wiem, nie oglądałem serialu. No to dobra, idę się przebrać z powrotem. Zmęczony jestem. Swoją drogą mam na sobie szminkę. Nie wiem, czy ją widać. To wam może spoilować już to, co się dzieje w serialu. No i dobra, biorę swoje rzeczy. Ojejku. No i się trzeba przebrać. O kurde, ale jestem zmęczony. Ja pierniczę. O 6 na nogach. Cały czas pracowaliśmy. No, była ta przerwa obiadowa oczywiście. I kilka mniejszych pomiędzy scenami, ale ogólnie naprawdę to jest bardzo męczące. To jest fajna zabawa, owszem, ale też bywa naprawdę męcząca. I już teraz myślę tylko o tym, żeby pójść spać, ale jeszcze postaram się wcześniej to... A pokażę wam kogoś, o ile pani ma nic przeciwko. Mogę panią pokazać? Nagrywam vloga na YouTube. Nagrywam kanały, znaczy filmy na YouTube. I, tutaj kolega też. Cześć, dzień dobry. Co robiłeś? Co robiłem? Grałem, statystą byłem, a teraz idę się przerać, bo sobie zdanie jedno powiem. Fantastycznie. No dobra, powietrze. Wydaje się, jakby było czyste. Rześkie. A to jest taka ściema w Krakowie, jest totalny smog. Ale i tak jest mniej duszno niż na
tej sali. Tam jest tak niesamowicie ciepło. Ale no, fajny dzień. Muszę przyznać. I też wam coś pokazałem. Nagrałem w końcu jakiś filmik. Dawno nie nagrywałem. Ale sesja, sesja, sesja. Sesja to zło. No to co, teraz do domu i spać. Ave Jerem. Spać. Spać.